Witam w piątek, mamy drugi dzień czerwca, z tej strony Łukasz, Fibonacci Team School. Tym razem ropa WTI, kreska 4-godzinowa. Pojawia się pytanie, jak głębokie mogą być spadki na tym instrumencie. Tutaj z pomocą przychodzą nam dwa mierzenia, dwa klasty zewnętrzne FIBO, czyli jedna z ważniejszych kombinacji, jaka bardzo często się pojawia i przede wszystkim bardzo dobrze działa. No tutaj nam występuje ten klaster praktycznie bardzo dużej precyzji, 46,87. Zwróćmy uwagę, że te dwa zewnętrzne mierzenia, 2 razy 161,8, praktycznie na siebie się nałożyły, czyli najbliższe ważne wsparcie na ropie WTI to są okolice tego punktu, tego mierzenia 46,84. Jeżeli sobie sprawdzimy, czy jest dodatkowe potwierdzenie, na przykład price actionowe tego poziomu, no to widzimy, że jest. Tutaj warto zwrócić uwagę na ten szczyt z początku maja, dokładnie to był 8 dzień maja, czy ta reakcja podażowa na ponad 100 punktów wtedy się pojawiła. Bardzo fajny punkt odniesienia, myślimy oczywiście pod kątem zajmowania długich pozycji, czyli ważne wsparcie, jeszcze raz podkreślam, 46,80. Jeżeli chodzi o najbliższe opory, to tutaj pamiętajmy, że cały czas ten układ overbalance, czyli ta największa korekta w tym swingu ostatnim spadkowym, pokazuje nam górną podstawę, zarazem ważny opór na ropie WTI, czyli najbliższa zapora podażowa, najbliższy opór okolice 49,78, wynikająca z górnej podstawy tego zielonego boksa overbalance.